Forum Sporów Korporacyjnych to jest konferencja, w ramach której staramy się dyskutować o problemach w takim trójkącie pomiędzy zarządem, radą nadzorczą i akcjonariuszami spółki. Staraliśmy się analizować również relacje spółki poza akcjonariuszami, relacje pomiędzy różnego rodzaju spółkami i problemy z tego wynikające. Rozpoczęliśmy od szantażu korporacyjnego, a więc takiego zagadnienia, które jest szczególnie istotne z tego względu, że praktycznie każda spółka może stać się przedmiotem tego typu ataku. Poza tym dyskutowaliśmy o różnego rodzaju problemach, które mogą wynikać z tak zwanej dyrektywy odszkodowawczej. To jest to kwestia dotycząca prawa konkurencji i możemy wskazać na bardzo istotne potencjalne różnice i zmiany w relacjach pomiędzy różnego rodzaju spółkami, w szczególności w kontekście wzajemnych oskarżeń o naruszanie przepisów dotyczących konkurencji i konsekwencji i sankcji z tego wynikających. Ostatni wątek, który wydaje się szczególnie ciekawy, to jest kwestia kradzieży spółki giełdowej. Mam tu na myśli nie przejęcie, czy nawet najbardziej wrogie przejęcie, ale kradzież spółki w pełnym rozumieniu tego słowa, czyli w wyniku działań przestępczych. Korzyść jest taka, że zapoznają się z problemem i zapoznają się jakby z możliwymi działaniami. Dlatego, że jeżeli któreś z tych zjawisk występuje, trzeba działać natychmiast. Niejednokrotnie w przypadku szantażu korporacyjnego ktoś składa do sądu powództwo i jednocześnie wniosek o zabezpieczenie. Sąd nie informuje drugiej strony o wpłynięciu tego wniosku, tylko udziela zabezpieczenia. Każdy tego typu proces odkłada się reputacyjnie na spółce, można w ten sposób wywrócić misję, można zrobić różne inne krzywdy. Co z tego, że to zostanie w perspektywie naprawione, kiedy już te szkody będą poniesione. No, kradzież spółki często polega na tym, że po prostu odbywa się drugie walne. Ktoś, kto nie śledzi ogłoszeń w monitorze, nie wie, że ktoś zwołał drugie walne zgromadzenie, które jest nielegalne. Na tym walnym zgromadzeniu przychodzi notariusz, on nie sprawdza, czy to było poprawnie zwołane. Zapadają uchwały zmieniające zarząd, z tym się idzie do rejestru i nagle się okazuje, że spółka ma dwa zarządy, przy czym z formalnego punktu widzenia legalny jest ten nielegalny. Przed tym trzeba się umieć po prostu bronić i to jest ta największa korzyść. Najczęściej wymaga to natychmiastowych akcji ze strony prawników. Część na sali to są właśnie prawnicy, których poznaję, nawet znalazłem swoją seminarzystkę. Jest to impreza skierowana do zarządów, prawników, biur zarządów, spółek giełdowych. Służy przedstawieniu aktualnych zagrożeń, ryzyk związanych zarówno z planowanymi zmianami w prawie, jak i z pewnymi nowymi praktykami, które pojawiają się w obrocie gospodarczym i w relacjach prawnych związanych przede wszystkim z tak zwanym szantażem korporacyjnym, czyli nieuczciwymi zachowaniami w relacjach wewnątrzspółkowych, z próbami przejęć, nieuczciwych przejęć spółek oraz z planowaną na końcówkę tego roku lub przyszły rok implementacją nowej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej odszkodowań za naruszenie prawa konkurencji. Prezentacje miały na celu przedstawienie wrażliwych obszarów i uwypuklenie tego, co służby spółki powinny robić, aby prawidłowo się zabezpieczyć, aby prawidłowo zabezpieczyć spółkę przed tymi ryzykami. Zasada nieznajomość prawa szkodzi jest bezwzględnie prawdziwa, a w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważna.